Dzisiaj chyba wszystkich nas rozsadza złość, frustracja i ogromny smutek związany z tą tragiczną śmiercią i z cierpieniami małego Kamilka z Częstochowy. Ale to nie może być tylko złość, tylko frustracja i tylko smutek. Tutaj przede wszystkim trzeba tak zmieniać system, tak usprawniać wszystkie możliwe procedury i wszystkie możliwe działania wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło. W pierwszej kolejności chcę nazwać tę tragedię po imieniu i tych, którzy to zrobili, bo tylko moim zdaniem potwór jest w stanie wyrządzić taką krzywdę dziecku, niewinnemu, bezbronnemu dziecku. Miejsce takich bandytów, takich oprawców, takich zwyrodnialców jest nie tylko w więzieniu. Zresztą ja swoje zdanie wyraziłem na ten temat już nieraz, że dla przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, przestępstw z taką premedytacją wobec tak niewinnych ofiar, ja jestem osobiście zwolennikiem również przywrócenia kary śmierci, ale ona dzisiaj została zniesiona w całej Europie. Jednak w tych okolicznościach, w których działamy, powinniśmy zdecydowanie, i to podkreślam, zdecydowanie wzmocnić te zapisy kodeksu karnego, które mówią właśnie o znęcaniu się nad dziećmi, nad niewinnymi, po prostu znęcaniu się nad drugim człowiekiem, a w szczególności znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. To bodaj artykuł 207 kodeksu karnego, i polecam ministrowi sprawiedliwości bardzo pilne zajęcie się tym tematem właśnie od tej strony. Jeśli dobrze pamiętam, z panią minister Maląg, z panią minister Schmidt rozmawiałem o tym nie jeden raz. Tam nawet w te dolne granice widełek kary, które bandyta, zwyrodnialec powinien ponieść, są zupełnie za niskie. Pół roku chyba, czy kilka miesięcy w tym pierwszym paragrafie, a w drugim paragrafie 1 rok. Zdecydowanie za niskie. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem? Szanowni Państwo, co to jest za świat w ogóle? Przecież to absolutnie powinna być zdecydowanie dużo wyższa kara dla takich potworów, którzy są w stanie nie tylko niszczyć życie drugiego człowieka, niszczyć życie bezbronnego dziecka, ale robić to jeszcze z wyrachowaniem, z premedytacją. Nie ma dla mnie tak naprawdę odpowiedniej kary za takie zachowanie. Tutaj zawiódł czynnik ludzki, zawiodły instytucje. Nie chcę wchodzić w jakieś wzajemne pomiędzy tymi instytucjami wyłapywanie niedoskonałości tego przekazywania informacji z jednego miejsca na drugie, do drugiego, to na pewno jest i będzie przedmiotem dodatkowego namysłu. Tym zajmuje się pani minister Schmidt w Ministerstwie Rodziny i oczywiście pani minister Maląg. To niezwykle ważne działania, żeby, szanowni Państwo, żeby przede wszystkim nie było znieczulicy społecznej w sytuacji, jeżeli coś się dzieje po drugiej stronie korytarza w miejscu, gdzie mieszkamy, albo za ścianą naszego mieszkania, po drugiej stronie ulicy, żeby natychmiast można było zasygnalizować, zgłosić do odpowiednich instytucji, do odpowiednich organów, na policję, do tych, którzy natychmiast mają podjąć działania w sytuacji, jeżeli dzieje się krzywda dziecku, jeżeli się dzieje krzywda niewinnemu człowiekowi, bezbronnemu człowiekowi. My akurat tak się zdarzyło, że w ostatnich miesiącach, tygodniach przechodziliśmy przez nowelizację tego typu przepisów i wzmocniliśmy walkę z przemocą ekonomiczną, z cyberprzemocą. Jednak to, co dotknęło tego małego, biednego Kamilka, jest jeszcze kolejnym wielkim wstrząsem i wielkim apelem właśnie o to, aby apelem do wszystkich nas, do wszystkich Polaków, aby być czujnym też, aby patrzeć, czy wokół nas nie dzieje się krzywda drugiemu człowiekowi i czy nie należy tego gdzieś zgłosić, aby uniknąć tego najgorszego, co może spotkać drugiego człowieka. Cierpienia, śmierci, ogromnej krzywdy. I o to wszystko proszę, o to też apeluję. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. O wystąpienie poproszę minister Rodziny i Polityki Społecznej, panią Marlenę Maląg. Szanowny panie premierze, szanowna pani minister, szanowni państwo. Bezpieczeństwo Polaków, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem. To pokazujemy poprzez wszystkie działania polskiego rządu, pana premiera Mateusza Morawieckiego, przygotowując zmiany systemowe w postaci zmian przepisów prawa, ale te zmiany przede wszystkim muszą funkcjonować dobrze w życiu. Ale tak jak pan premier powiedział, ta odpowiedzialność za losy drugiego człowieka jest i nie ma przyzwolenia na to, żeby w społeczeństwie była znieczulica na to, kiedy drugi człowiek jest krzywdzony. Przede wszystkim, kiedy badamy sytuację, do której dojść nie powinno, z którą się nie godzimy, gdzie emocje nasze, targani jesteśmy różnymi emocjami i zadajemy sobie pytanie, dlaczego do tego doszło. Patrzymy, przepisy prawa odpowiednio wprowadzone. Instytucje działały po kolei, natomiast w pewnym momencie, kiedy można było podjąć decyzję, iż dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej, sąd takową decyzję mógł podjąć, ta decyzja nie była jednak podjęta. Natomiast, szanowni państwo, zmieniliśmy przepisy ustawy o pieczy zastępczej, zmieniliśmy przepisy ustawy o przemocy domowej, przede wszystkim, żeby zabezpieczać bezpieczeństwo. I nie ma naszej zgody na to, aby w ten sposób były traktowane dzieci i ktokolwiek. Dlatego będziemy apelować i będziemy wychodzić z propozycją zmiany przepisów do pana ministra sprawiedliwości, do pana ministra Zbigniewa Ziobro, aby artykuł 207 kodeksu karnego został zmieniony. Nie możemy, przede wszystkim praktyki sądów pokazują, iż wyroki są bardzo niskie. Sprawcy przemocy dostają niskie wyroki. Na to nie ma naszej zgody. Zmiany, które zostały w prawie wprowadzone, są zmianami i nowe, które proponujemy, przede wszystkim mają dać bezpieczeństwo, aby dzieci mogły bezpiecznie przebywać w rodzinach, aby mogły przebywać także, jeżeli jest takowa konieczność w rodzinie zastępczej. Dziś mieliśmy też w nocy z sytuacją śmierci w domu dziecka. Badamy tą sytuację, tam są przedstawiciele Ministerstwa Rodziny na miejscu, prokuratura bada tą sytuację. Również zmieniliśmy za naszych rządów ustawę o pieczy zastępczej, która wprowadza takie zmiany, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Tutaj sytuację będziemy już mogli komentować wtedy, kiedy będą ustalenia i prokuratury, i toczącego się postępowania. Natomiast na ten moment przede wszystkim wspieramy i ja zobowiązałam wszystkich wojewodów i służby, które nadzorują, a przypomnę, że jeżeli chodzi o domy dziecka, bezpośredni nadzór pełnią starostowie. Są to jednostki samorządowe do przeprowadzenia, sprawdzenia bezpieczeństwa. Szanowni państwo, a więc przede wszystkim odpowiedzialność za drugiego człowieka i na tych sytuacjach, które się wydarzyły, przede wszystkim nie możemy uprawiać polityki. Musimy wprowadzać konkretne działania, które wprowadzamy. Pani minister za chwilę będzie mówiła o konkretach ustawy o przemocy domowej, historycznej zmianie. Tak naprawdę ustawa do tej pory funkcjonowała pod nazwą ustawy o przemocy w rodzinie, natomiast stygmatyzacji rodziny być nie może, gdyż te przestępstwa, bo tak to możemy nazwać, te zdarzenia następują przede wszystkim w różnych innych okolicznościach, nie w rodzinie. Dlatego też sytuacja domu dziecka jest badana, a także sytuacja Kamilka i mamy całą procedurę rozpoznawczą. Będziemy w tym temacie też podejmować określone działania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz o zabranie głosu poproszę sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, panią Annę Schmidt. Bardzo dziękuję, szanowny panie premierze, pani minister, szanowni państwo. Za niecałe półtora miesiąca, 22 czerwca, wejdzie w życie przyjęta całkiem niedawno przez Sejm ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która już za chwilę w myśl nowych przepisów stanie się ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Tak jak powiedziała pani minister, zmiana jest nie ewolucyjna, ale rewolucyjna. Wprowadziliśmy wiele bardzo ważnych przepisów, które mają oddziaływać nie tylko na osoby, które tej przemocy doznają, ale także na sprawców, a więc osoby, które tę przemoc stosują. Jak pokazuje tragiczna sytuacja, tragiczna śmierć, właściwie bestialskie morderstwo, bo takimi słowami chcę określić czyny pana Dawida i pewnie współwinnej małżonki, a matki małego Kamilka, pani Magdaleny Bugaj. Ta sprawa pokazuje, że przyjęcie tych przepisów było absolutnie niezbędne i konieczne. Szanowni państwo, przede wszystkim, co ważne, rozszerzyliśmy katalog osób objętych ochroną. Dzisiaj przemoc dzieje się w różnych rodzajach i w różnych typach relacji międzyludzkich. To nie jest tylko rodzina rozumiana w konstytucyjny sposób jako związek małżeński kobiety i mężczyzny, ale miliony Polaków, jak wiemy, żyją w związkach partnerskich, związkach nieformalnych. Te rodzaje relacji emocjonalnych również trzeba chronić. Zatem rozszerzyliśmy ochronę antyprzemocową i możliwość uruchomienia procedury niebieskie karty na byłych partnerów, byłych małżonków i co tutaj najważniejsze, bez względu na fakt wspólnego zamieszkiwania. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy dochodzi do traumy rozpadu rodziny czy też związku partnerskiego, wszystko jedno, czy są tam małoletni, czy nie, jest to ogromne przeżycie emocjonalne dla obojga partnerów, obojga małżonków. I ta przemoc, szanowni państwo, nie kończy się wraz z rozpadem związku. Przeciwnie, ona bardzo często eskaluje, kiedy partnerzy małżonków nie mieszkają już razem, generuje negatywne emocje związane z rozstaniem. Takie osoby również trzeba chronić, dlatego procedura niebieskie karty już za półtora miesiąca zgodnie z nowymi przepisami będzie uruchamiana również wobec osób, które nie zamieszkują ze sobą. Co ważne, o czym wspominał też pan premier, wprowadzamy dwa nowe rodzaje przemocy. Cyberprzemoc. Wiemy, że lwia część życia społecznego dzieje się i toczy się w internecie. 2 lata pandemii koronawirusa i izolacja społeczna, jakiej byliśmy poddani, tylko tę aktywność w internecie, w sieci, komunikację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przyspieszyła i nasiliła. Nie ma i nie będzie naszej zgody na hejtowanie kobiet i dzieci, bo to są grupy, które najczęściej padają ofiarą tego rodzaju działalności, na mowę nienawiści w internecie wobec nawet byłych członków rodziny, na seksualizację wizerunku kobiet i dzieci, na naruszanie publikacją obscenicznych zdjęć intymności, prywatności i kobiecości oraz naruszanie intymności, integralności małoletniego, czyli dziecka. No i oczywiście przemoc ekonomiczna, która jest zjawiskiem, była do tej pory zjawiskiem niedoszacowanym, nie było o niej mowy w ustawie, a przecież wiemy, że ten problem dotyka w sporej części kobiet, mimo że Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej z najmniejszą luką płacową, mimo wszystko kobiety zarabiają relatywnie mniej. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, wiele kobiet nie zdaje sobie z tego sprawy, że sytuacja, w której partner, mąż ogranicza drastycznie środki na prowadzenie domu, na wychowanie dzieci, nawet na potrzeby osobiste, to już jest przekroczenie granicy między oszczędnością budżetu domowego a przemocą ekonomiczną. Co najważniejsze, chyba jeden z najważniejszych przepisów, odnieśliśmy się również do większej ochrony małoletnich. Otóż w myśl nowych przepisów ofiarą przemocy, a więc osobą, wobec której można uruchomić procedurę niebieskie karty, będzie już nie tylko dziecko, małoletni, który w sposób bezpośredni, a więc fizyczny, psychiczny, emocjonalny doznaje tej przemocy, nie bezpośrednia ofiara tej przemocy, ale także dziecko świadek. Nie trzeba pytać psychologów, socjologów ani psychoterapeutów, żeby zdawać sobie sprawę z tego i wiedzieć, że trauma, którą dziecko przeżywa, trauma emocjonalna, którą przeżywa patrząc na kłótnie i na przemoc między rodzicami, między partnerami, małżonkami w domu, odciska ogromne piętno i później wpływa na relacje interpersonalne, jakie jako dojrzała dorosła dorosła osoba nawiąże w życiu dorosłym. Dlatego musimy chronić również dzieci, które poprzez negatywne emocje stają się ofiarami przestępstwa przemocy w rodzinie czy przemocy domowej. Co też ważne, o czym powiedziałam na początku, chcemy oddziaływać również na sprawców. I tu kolejne dwa przepisy. Po pierwsze, wprowadzamy nowy rodzaj zajęć terapeutycznych. Szanowni Państwo, aby przeciwdziałać zjawisku przemocy, nie wystarczy penalizować, nie wystarczy działać post factum, a więc karać, choć oczywiście to jest szalenie ważna sprawa, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać. Przeciwdziałanie to działania terapeutyczne. Wprowadzamy do ustawy programy psychologiczno-terapeutyczne, które będą miały na celu, mówiąc kolokwialnie, naprawianie sprawców przemocy i przywracanie, jeśli jest to jeszcze możliwe, z terapeutycznego punktu widzenia ich relacji z rodziną, ze środowiskiem, w którym żyją. Ważne jest też to, że nie pozostawiamy tego wolnemu wyborowi. Do tej pory sprawcy przemocy, jak pokazują dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na 82 000 zarejestrowanych procedur Niebieskie Karty w roku 2021 tylko 10% sprawców, a więc bardzo nikła liczba, 8200 sprawców wzięło udział w działaniach, w programach terapeutycznych. To powoduje recydywę, to powoduje, że często nie biorąc udziału w terapii, nie zdając sobie sprawy z tego, czym jest przemoc, której doświadczają z ich rąk, z ich ust bliscy, dochodzi do eskalacji, dochodzi do powtarzalności tych działań przemocowych. Będziemy temu stanowczo przeciwdziałać. Uruchamiamy artykuł 66 Kodeksu Wykroczeń. Dzisiaj sprawca przemocy, który zostanie przez działający przy gminie zespół interdyscyplinarny skierowany na terapię, zostanie jej poddany przymusowo. Jeśli nie będzie chciał się poddać i będzie uporczywie się od tego uchylał, słowo uporczywość jest zdefiniowane w ustawie jako trzykrotne uchylenie się, zostanie zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, artykułem 66, poddany karze grzywny nawet do kilku tysięcy złotych lub pozbawiony wolności. Mam nadzieję, że kara uszczuplenia budżetu domowego i kara pozbawienia wolności zadziała na wyobraźnię sprawców i skutecznie zredukuje poziom przemocy. Szanowni Państwo, ja chciałabym dołączyć do apelu pana premiera i pani minister Maląg i powiedzieć tak. Wszyscy wiemy, że w Polsce rodzina jest świętością dla nas wszystkich, jest niezależna, jest pewną integralnością, integralną całością, jest nienaruszalna. Ale szanowni Państwo, ja tutaj apeluję za pośrednictwem mediów do wszystkich Polek i Polaków, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają. Szanowni Państwo, kiedy zaczyna się przemoc, kończy się świętość rodziny. Naprawdę nie budujmy znieczulicy społecznej. Miejmy oczy szeroko otwarte i patrzmy na to, co się dzieje u naszych bliskich, u naszych sąsiadów, za ścianą bloku, w którym mieszkamy, gdziekolwiek tam, gdzie mamy dostęp do tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. Gdyby nie znieczulica, gdyby nie brak reakcji społecznej, Kamilek by dzisiaj żył. Być może gdyby służby zostały przez bliskie osoby zawiadomione na czas, jaka tragedia dzieje się, jak bestialsko traktowany jest mały 8-letni chłopiec, być może to dziecko dzisiaj by żyło. Nie bierzmy na swoje sumienie ciężaru odpowiedzialności za śmierć małych, niewinnych dzieci czy niewinnych kobiet. Ustawa wchodzi w życie za 1,5 miesiąca. Mamy nadzieję, że kodeks karny, szczególnie śmiesznie niskie, paradoksalnie niskie, dolne progi przestępstw za znęcanie się, szczególnie to, o czym mówił pan premier, za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, zostaną podniesione, bo jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kara ma być wystarczająco dotkliwa dla sprawcy i ma w sposób komplementarny chronić ofiarę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani minister. Szanowni Państwo, teraz mamy czas na zadawanie pytań. Proszę je zadawać tutaj przy mikrofonie. Trzymamy się zasady jedno pytanie na jedną redakcję. Oczywiście proszę o przedstawienie się z imienia, z nazwiska, także redakcję, którą Państwo reprezentujecie w trakcie zadawania pytań. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Witam serdecznie, szanowne panie minister, panie premierze, szanowni państwo. Natalia Trojanowicz, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka. Mam pytanie, kiedy rząd zacznie działać z biernością sądów? Bo to przez bierność sądów dochodzi do takich patologii jak w przypadku Kamilka. Dziękuję za to pytanie. To zresztą wybrzmiało już w mojej wypowiedzi, analizując sytuację Kamilka, czyli sytuację, do której nie miała prawa dojść, a doszło. Sytuacja, wszyscy po drodze, wszystkie osoby dorosłe, najbliższa rodzina wiedzieli, co się dzieje. W pewnym momencie Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje sprawę do sądu o przekazanie dziecka do pieczy zastępczej, do rodzinnej pieczy zastępczej. Zostaje wydana decyzja taka, a nie inna. Podejmowane są kolejne działania. My przede wszystkim będziemy tutaj podejmować jeszcze konkretne rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo to jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości, aby zmiany, które są wprowadzane, były zmianami przede wszystkim takimi, o którymi nie tylko się mówi, ale które realizują potrzeby i odpowiednio badają przede wszystkim sprawy. Zmiany w sądach rodzinnych zapewne są potrzebne, aby przede wszystkim sprawnie chronić to, co jest dla nas najważniejsze, rodzinę, która jest sercem polityki naszego rządu. Dziękuję. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Paweł Łabęda, Fakty TVN. Panie premierze, chciałem zapytać o stosunki z suwerenną Polską. Kogo kompromituje najbardziej sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym? Czy jest to Julia Przyłębska, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, czy może pan czuje się za to odpowiedzialny? Dziękuję. Szanowni Państwo, mi przede wszystkim zależy na tym, aby instytucje państwa polskiego mogły normalnie działać. Kiedy dochodzi do tego, że część sędziów nie podejmuje swoich obowiązków, to staramy się jako rządzący zaproponować rozwiązania, które mogłyby doprowadzić do tego, że Urząd Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny jako instytucja mógłby z powrotem działać. Stąd propozycja powrotu do takiego zapisu w kontekście kworum, czyli liczby członków Trybunału Konstytucyjnego uprawnionej do podejmowania decyzji w pełnym składzie, do powrotu do liczby osób 9. To jest ta liczba, która obowiązywała w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej SLD. A więc nie jest to niczym nowym, nie jest to żaden przepis, który mógłby budzić jakiekolwiek obawy, a jest to potrzebne, aby Trybunał wydał po prostu wyrok w zasadniczej sprawie, która interesuje wszystkich Polaków. I pani prezes Julia Przyłębska, według mojej najlepszej wiedzy, robi wszystko, co w jej mocy, aby taki wyrok wydać. Jaki on będzie, to nie wiem, ale chciałbym, żeby jakiś zapadł, bo to jest po prostu potrzebne. I stąd nasza propozycja, rzecz dotyczy powrotu do stanu sprzed 2017 roku, czyli jeszcze w 2016 i wcześniejszych latach obowiązywał obowiązywała liczba 9 sędziów jako wystarczająca do wydania wyroku. Potem zwiększono ją. Wystarczy wrócić do tego poprzedniego stanu, aby decyzja mogła być wydana. I mam nadzieję, że tak się stanie, ale oczywiście ostateczne decyzje tutaj są poza mną. One są przede wszystkim w rękach całego parlamentu. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Stanisław Wryk, Telewizja Polsat. Panie premierze, pytanie polityczne. Chciałem się zapytać, czy liczy pan na poparcie suwerennej Polski, jeśli chodzi właśnie o ustawę o Trybunał Konstytucyjny i o sędziów pokoju? Czy to milczenie nie jest jakąś próbą negocjacji lepszych miejsc na listach wyborczych? I jeśli mogę, drugie pytanie do pani minister Maląg. Chciałem się zapytać o Łódź, bo trochę mało o niej powiedzieliśmy. Dzisiaj na antenie Polsat News wielu ekspertów wskazywało tutaj na takie postulaty, jak między innymi, że powinna być ochrona w nocy, w domach dziecka, szkolenie z zachowania w sytuacjach takich kryzysowych, więcej wychowawców. Czy te postulaty są brane pod uwagę? Bardzo dziękuję. Co do pierwszego pytania, to szanowni państwo, generalnie oczywiście, że apeluję o to, aby minister Ziobro nie głosował tak jak przewodniczący Tusk. To byłoby cokolwiek dziwne. Wprawdzie wczoraj już widzieliśmy wspólną radość pani poseł Gasiuk-Pihowicz z posłami suwerennej Polski Trochę nas to zdumiało w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że ten alians nie będzie w żaden sposób kontynuowany. Oczywiście, że w sytuacji, jeżeli dochodzi do jakiegoś klinczu, jest normalne, że próbujemy znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji i zaproponować nową procedurę, która umożliwi w tym przypadku wydanie wyroku. Dziękuję bardzo za to pytanie. Właściwie to wszystko zostało już zawarte w ustawie, zmianie ustawy o pieczy zastępczej. Te pytania, które pan redaktor zawarł. Przede wszystkim ustawa, którą już wprowadziliśmy, która weszła w życie, ona przede wszystkim porządkuje i podnosi bezpieczeństwo między innymi w domach dziecka. Musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli wprowadziliśmy zapis obowiązkowego monitoringu, także w tej ustawie zawarliśmy informację o monitorowaniu miejsc, żeby nadzór, który sprawują jednostki samorządu, w tym powiaty, był jak największy. Jeżeli chodzi o ilość opiekunów, ona musi być wystarczająca również w nocy, aby zachować bezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy doświadczeni różnymi sytuacjami życiowymi znaleźli się w tym domu dziecka i tam mają mieć stworzone warunki domowych. Dążymy przede wszystkim do tego, aby w Polsce jak największe parametry były deinstytucjonalizacji. I również ta ustawa o zmianie ustawy o pieczy zastępczej prowadzi do tego, że my nie będziemy tworzyć nowych domów dziecka, tylko idziemy w kierunku do rodzinnych domów dziecka. Mamy tak bardzo dobre wskaźniki na tle Unii Europejskiej, bo w Polsce około 74% dzieci, które są objęte pieczą zastępczą, są w rodzinnych domach dziecka, czyli ten wskaźnik jest dobry. Dążymy do tego, żeby dzieci, które dotknęły różne tragedie, z różnych przyczyn w tych miejscach są, żeby miały jak najlepsze warunki stworzone i przede wszystkim bezpieczeństwo. Sytuacja tutaj konkretnie w Łodzi jest badana. Pewne czynności prowadzi prokuratura, także też nie chciałabym o nich opowiadać. Wiemy, że na dzisiaj, według dzisiejszych standardów 14 osób to takie są standardy, może być podopiecznych w domu dziecka. Opiekunowie w nocy muszą zapewnić pełne bezpieczeństwo dla wszystkich podopiecznych, a więc tutaj oczywiście wszystkie czynności sprawdzające są teraz prowadzone, ale zmiany przepisów prawa w ramach pieczy zastępczej są już wdrożone w życie i to są właśnie te zmiany, które mają przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo, a dzieciom stworzyć warunki takie, aby były to warunki zbliżone do warunków domowych. Również w naszej ustawie jest przepis, że dzieci poniżej 10 roku życia nie mają trafiać do domów dziecka. Także tu kompleksowe zmiany, ta zmiana ustawy o pieczy zastępczej, którą przeprocedowaliśmy, tak naprawdę jest wielkim wysiłkiem i bardzo dobrą zmianą. Tak jak ta ustawa o przemocy domowej, to jest historyczna, rewolucyjna zmiana w przepisach poprawiających bezpieczeństwo. Natomiast apeluję jeszcze raz do wszystkich. Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem dla nas wszystkich. Bezpieczeństwo każdego człowieka. Rodzina jest dla nas priorytetem i nie możemy przede wszystkim być nieczuli na to, co się wokół nas dzieje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne pytanie, kolejną redakcję. Dzień dobry, Beniamin Piłat, Radio RMF FM. Panie premierze, w kwestii incydentu pod Bydgoszczą, kiedy dowiedział się pan o tym incydencie? Czy to było pod koniec kwietnia, kiedy media obiegła wiadomość o tej sprawie, czy wcześniej, ponieważ jak ujawnili dziennikarze RMF FM, rakieta miała z zagranicy przez pół Polski przelecieć już w grudniu, uderzyć pod Bydgoszczą i no właśnie, kiedy dowiedział się pan o tym incydencie? Dlaczego śledztwo zostało wszczęte tak późno, co to świadczy o Polsce jako kraju, o naszej obronności i jak wygląda ta międzynarodowa współpraca, która ma wyjaśnić ten incydent? Dziękuję. Szanowni Państwo, ja się dowiedziałem o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym, czyli to było pod koniec kwietnia, kilka dni przed końcem kwietnia, w środku tygodnia. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że w tym momencie według mojej najlepszej wiedzy biegli dokonują pełnych analiz zarówno miejsca i oględzin miejsca zdarzenia, jak i przedmiotu tego zdarzenia. Prokuratora prowadzi śledztwo i myślę, że minister obrony narodowej, pan premier Błaszczak niebawem przedstawi raport w tej sprawie. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry, Błażej Filipiak, Telewizja WTK. Pani minister, chciałem zapytać, czy tragedia małego Kamilka z Częstochowy jest jednoczesną porażką polskiego systemu opieki społecznej i czy wprowadzane zmiany, zapowiadane zmiany dadzą gwarancję, że na 100% podobny przypadek już do naszego biegu nie powróci? Dziękuję. Panie redaktorze, przede wszystkim musimy spojrzeć na tą tragedię, o której dzisiaj mówimy, w szeroki sposób. Pierwsze to system. Jeżeli byśmy analizowali krok po kroku działania, które systemowo były podjęte, to one były podejmowane zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zarówno przez instytucje, które powinny dać opiekę, również edukację. Natomiast to, że w pewnym momencie znieczulica społeczna, gdzie prawdopodobnie przecież sąsiedzi, najbliżsi wiedzieli, co się dzieje, w jaki sposób dziecko jest traktowane i przyzwolenie rodzonej matki na to, żeby dziecko traktować w ten sposób, to żaden system, nawet najdoskonalszy, nie jest w stanie tego zmienić. To nie jest żadna porażka systemu pomocy społecznej, bo za każdym działaniem stoi człowiek, dorosły człowiek, który jest odpowiedzialny za zdrowie i życie dziecka. W tym momencie nie możemy się z tym pogodzić, żeby rodzona matka wiedziała o tym, co się z dzieckiem dzieje i dawała na to przyzwolenie. Dziękuję. Dziękuję. Mamy jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, Julia Remisz, TVN24. Panie premierze, czy rząd zastosuje się do zaleceń Komisji Specjalnej Parlamentu Europejskiego i pilnie wyjaśni nadużycie Pegasusa w Polsce, tak aby nikt nie miał wątpliwości, czy wybory w Polsce będą uczciwe? Jeżeli nie mają Państwo nic do ukrycia, dlaczego nie pojawialiście się na zebraniach i ignorowaliście je? Szanowni Państwo, ja bardzo lubię pytania TVN-u, ponieważ tam w pytaniach jest zawarta zwykle od razu jedna teza, a tutaj już chyba ze dwie czy trzy tezy zostały ukryte w tym pytaniu. Otóż, szanowna pani redaktor, szanowni Państwo, system Pegasus stosowany był wyłącznie za zgodą sądu, więc jeżeli sąd wydaje daną zgodę, to chyba jest to normalne, że w państwie prawa służby mają możliwość sprawdzania nieprawidłowości bądź przestępstw i ścigania tych, którzy mogą dopuścić się zbrodni lub różnego rodzaju przestępstw. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Ten system, aby go troszeczkę odczarować, powiem, według mojej najlepszej wiedzy, jest stosowany w bardzo wielu krajach, również Europy. To nie jest żaden system, który jest unikalnym, tylko systemem stosowanym przez polskie służby specjalne, a więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wszelkie użycie tego systemu było dopiero wydawane po zgodzie sądu, ze strony sądu, i to chyba najlepiej świadczy o tym, że wszystko, co się wiąże z tym systemem, nosi w pełni znamiona praworządności, a nie jakichkolwiek nadużyć.